Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj mam dla was taką rozkminę. Mianowicie, czasami w życiu czujemy się przytłoczeni naszymi celami albo ambicjami, albo w ogóle brakuje nam celu, brakuje nam kierunku działania, brakuje nam sensu, brakuje nam takiego pozytywnego wzmocnienia w kierunku realizacji czegoś. Wiadomo, człowieka motywują dwie rzeczy: uciekanie od bólu i gonienie za przyjemnością. Czasami czujemy się przytłoczeni, bo nie wiemy do końca, od jakiego bólu uciekamy, ani za jaką przyjemnością dążymy. Może się tak wydarzyć w waszym życiu, że wpadniecie w takiego doła, albo nawet depresję, i będziecie unikać każdego możliwego wysiłku w życiu i będziecie gonić tylko za przyjemnością, i ten układ trochę się u was rozreguluje. To czasami bywa w przypadku, gdy długo prokrastynujemy i odkładamy rzeczy na później, i potem się gubimy odnośnie do tego, jakie rzeczy w ogóle powinniśmy robić w życiu i co jest takiego priorytetem w naszym życiu. Dzisiaj tak trochę z innej beczki taki temacik, bo sam zrobiłem sobie dzisiaj listę swoich celów do realizacji, swoich ambicji, bo potrzebowałem troszeczkę nabrać tempa z niektórymi tematami. I zdałem sobie sprawę z tego, że ta lista, którą spisałem, jest dość duża, jest bardzo ambitna, wręcz przytłaczająca, ale jest jeden element, który łączy wszystkie te moje cele w jedno. Mianowicie chęć działania, chęć rozwoju, chęć postępu. I tak spojrzałem sobie na tą listę. Wybrałem kilka pozycji, które chcę realizować, i szukając jakichś kryteriów odnośnie do tego, właśnie dlaczego wybrałem te pozycje, nie? Wybrałem je czysto intuicyjnie. Tak zadałem sobie pytanie, czemu akurat te pozycje, nie? I odpowiadając sobie na to pytanie, doszedłem do wniosku, że po prostu szukam jakiejś opcji, która da mi natychmiastowe zwycięstwo. Więc wybrałem kilka tych celów, takich najprostszych, bazowych, które w trakcie ich realizacji dają mi najwięcej przyjemności, najwięcej fanu. Więc jest największe prawdopodobieństwo, że je osiągnę, że będzie chciało mi się je realizować. I przy okazji dadzą one mi poczucie zwycięstwa. I wtedy sobie pomyślałem, hej, to jest dobry temat na film, bo często tak się właśnie zdarza, że ludzie nie realizują swoich celów albo gubią się w swoich celach, bo mają te cele zbyt wysoko postawione, nie? Potem demotywują się w działaniach, bo nie widzą efektów, nie widzą postępu. I ja chciałbym dać ci taką wskazówkę, takiego tipa, żebyś odwrócił ten paradygmat. I zamiast gonić za wielkimi celami, wielkimi marzeniami, wielkimi wizjami, skup się na najprostszych rzeczach. Gdy wstajesz rano, pościel swoje łóżko, zaparz sobie swoją ulubioną kawę, wsiądź do swojego środka transportu, pojedź do pracy czy na uczelnię, zrób swoją robotę i nawet jak będziesz wykonywał tą robotę, to staraj się rozbijać te wielkie cele, wielkie zadania, wielkie wyzwania na prostsze elementy, takie bazowe klocki, które jesteś w stanie zrealizować, które cię mniej przytłoczą. Ja czasami na przykład czuję taki opór, żeby nagrać wideo, bo na przykład w głowie mam scenariusz, że nagram to i tamto i powiem to i tamto i jeszcze to zmontuję i na pewno znajdę na to czas w gąszczu miliona innych działań, które chcę wykonać. A potem łapię się na tym, że nie robię ani YouTube'a, ani innych rzeczy, albo gonię za czymś jeszcze innym, bo po prostu oczekuję od siebie za dużo. Czasami bywa, że muszę wam się przyznać, że czasami po prostu nie chce mi się robić YouTube'a, albo dochodzę do wniosku, że chcę sobie pogonić za innymi rzeczami i na przykład podwyższyć tą poprzeczkę, to wtedy sobie gonię za innymi rzeczami, sobie podwyższoną poprzeczką. Wszystko zależy od tego, gdzie ustawimy marchewkę i gdzie damy kij. No ale tak, taka rozkmina na dzisiaj. Skup się na małych zwycięstwach, na małych rzeczach, na drobnych nawykach, na tych takich pierdołach, nudnych, powtarzalnych, związanych z twoją dietą, związanych z twoją rutyną, które omijasz, unikasz wykonywania ich, bo wydają się, że są one bez sensu. Może na przykład zamiast siedzieć na YouTubie albo oglądać TikToka, przeczytaj jedną stronę książki. Taki mały nawyk, nie? Jedna strona, jedna kartka. Wydaje się tak mało, nie? Że to nie ma znaczenia, bo pewnie książka ma z 300 stron. No ale ma to dużo większe znaczenie niż siedzenie pół godziny na TikToku czy tam na YouTubie. Może zamiast, nie wiem, siedzieć i martwić się na zapas, co przyniesie jutro, idź wyrzuć śmieci. Albo
pojedź na zakupy. Zrób zakupy na jutro. Albo idź wstaw pranie. Idź zrób coś drobnego, zrób jakąś drobną rzecz. Ogarnij coś, takiego może praktycznego nawet najlepiej, żeby wyjść ze swojej głowy, ale żebyś zrobił cokolwiek. I wiecie, najfajniej to jest tak, jak zaczynamy z takim nastawieniem dzień, bo te drobne rzeczy się kumulują i pod koniec dnia można mieć poczucie, że naprawdę bardzo dużo rzeczy się zrobiło. Tylko dlatego, że zamiast skupiać się na wielkich rzeczach, rzeczach, które cię przytłaczają, stresują albo zgniatają, skupiasz się na takich drobnych, małych rzeczach, które możesz zrobić tu i teraz, które masz w zasięgu ręki. Taka strategia. Mistrz Jedi. Trzymajcie się, mordeczki. Ściskam was cieplutko i widzimy się w kurwa, ja się już przejęzyczam, nie? Trzymajcie się, miśki. Ściskam was cieplutko i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Hello. Buźka.